witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krzaczor. I na początku może coś o misjach, co się zmieniło na mojej postaci, jaki level i w ogóle. To mamy tak, poziom 20, 43%. I do tego profesja 5, 33,72% mamy. No, dlaczego 20 level, dlaczego nic nie nagrywałem, to było tak. Chciałem tą misję do spałka po prostu, skończyłem tamte, żeby już nie zanudzać. Chciałem dobić 20 poziom i nagrać TCP właśnie 20. I się okazało, że muszę bić 20 level od 19, ale odkryłem, że można dobrze bić tą profesję, bo szybko strasznie ona leciała i teraz mamy 20 czasu przestrzeń. No dobra, to teraz może przejdźmy do bałwanka. Tutaj macie jego statystyki, oczywiście dostałem go na resika. I macie jego statystyki, jak chcecie się im dokładniej przyjrzeć, możecie zastopować. Ten bałwanek to tak naprawdę jest tylko na początek, żeby nie było, że go będę aż do, nie wiem, nie wiadomo którego levela trzymał. I te trzy rzeczy też są od Narusika. Wróżka wody, tak wszystko będzie od Narusika, nie, żartuję. Po prostu wróżka wody była na start, ponieważ nie było żadnej na nas bazarze, była tam jakaś 50% za 2 kaka. A nie mam takich pieniędzy teraz przy sobie. I po prostu ona ma 43% do atrybutu wody. No i wróżka ognia, też od Narusika. Czyli jak mówiłem, te wszystkie trzy itemy to są od Narusika 30%. Oczywiście ja mu te wszystkie itemy zwrócę później. Ojej, nie to chciałem kliknąć. Róg bawoła, maksymalna ilość pożeta zwiększona o 200. I tutaj macie statystyki. Jest on od 20 poziomu. Dobra, zdajmy ją jeszcze na chwilę. No i się ubierzemy teraz jakoś tak dziko. Niech będzie o tylko ładnie. No i dobra. Pierwszą misję to chciałem wykonać u kapitan Jack Pannon. Sprawa kapitana Jacka Pannona. Tutaj przewiniemy i zajmij się sprawą. I co mamy? Ubierz czapka. Co? Czekajcie. Porozmawiaj kapitan. Pamiętaj, abyś miał na sobie czapkę marynarską na wił. Ojeju, żebym ją miał. Dobra. No cóż. Nie mam tej maski. I to jest trochę lipo. Ale dobra. Jak nie mam tej maski, to po prostu sobie przerwiemy to zadanie. Rezygnujemy. Dobra, ja bym bardzo teraz chciał się udać do Malcolma, nie, czekajcie, do Calvina, tak? I kupić u niego sobie jakąś umiejętność. Tylko nie wiem jaką, mam 5 profesję i nie wiem jaką umiejętność bym chciał. Teraz mam 31k i ile pp? 50, no dobra, no to może na 2 skille jakiś starszy. Oczywiście już wiem jaki skill jeden bym chciał, ale drugiego to za bardzo kurde nie. Albo kupię na razie ten jeden i mam nadzieję, że wystarczy. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego. Mam drzwi zamknięte, ale ja to słyszę, a wy nie powinniście. Ktoś tam zmywa. Dobra, no to tak. Kupimy na pewno doskonały strzał. Doskonały strzał. Poziom profesji pierwsza, wymagane PP 5, zasięg ataku 8 komórek, cel wybrany, czas działania 0,0 sekund, czas ponownego użycia 5 sekund, koszt PM 12, cena 6300. No to teraz tak, tutaj mamy te daleki atak zwiększony o 180, celność dalekich ataków zwiększona o 30, czyli chyba z im większego dystansu uderzymy, tym większy damage, kurde, chyba tak. Nie pamiętam, dobra, nie obwiniajcie mnie. Dobra, no to tak na pewno to kupujemy. I co jeszcze bym chciał? Na pewno bym chciał kupić... No nie wiem, czy ja bym chciał to kupić. Dobra. Nie, dobra, to na razie zostawmy tylko tego jednego skilla. I... Potem się jeszcze zobaczy, co ja bym na pewno chciał. O, dobra. Jeszcze bym na pewno chciał to. I to. Te 4 skille. To znaczy z tym razem to 4 skille będą. To tak to na razie niech zostanie tylko ten jeden. No i dobra.
to mam nadzieję, że możemy już teraz iść na CP20. Oj, czemu to mi się na to ustawiło? Ja chcę na Q. No i przetestujmy tego damage, czy tam, nie wiem, moc, siłę, amfetaminę, czy jaki. Chuj, dobra. 413, a to w ogóle jest potem tribut, brak elementu, no dobra. No to teraz pójdziemy sobie do CP20. Ja jeszcze tutaj bym mógł porządek w tym ekwipunku zrobić, ale no cóż. Położymy sobie tak, ślicznie, piękne. Nie. Dobra, no i wchodzimy razem z moim bałwankiem do tego CP. No i ja pomyślałem, że bez sensu by było nie nagrywać tych CP, ponieważ nie mam innego materiału na odcinek po prostu. A więc będę całkowicie teraz nagrywał te SP, chyba że będą naprawdę, naprawdę nudne, to je wytnę. I rozpocznijmy misję. No, a więc coś tam słychać, tylko nie wiem co. Tak za bardzo. Chyba to jest jedna z tych misji, co trzeba chodzić na boki. Aha, dobra, no to jest ta z Bobem, widziałem, dobra. No to jest prosta misja, nawet nie znikam, to po prostu będę bił i bił. Nie będę. No i to nie, to nie jest śmieszne. Żenujące. Dobra, nie. Oczywiście mamy kurczaczki jakieś tam pod zero ustawione. Nie było. Dobra. Przechodzimy do kolejnej komnaty. Pójdziemy w lewo może. Tak, dźwignia przed. I zaraz będzie po. No to przesuwamy dźwignię. Tutaj oczywiście tą membrę możemy wybić, czemu nie, zawsze coś ekspa. Panie, żeby potem się nie męczyć z ekspieniem. No to idziemy teraz po słabego piechura. Byleby mi się te 500 giga na dysku nie skończyło przy tym rapsie. Bo jak każdy wie, raps jest tak super, że zawala cały dysk. A na bandikama nie stać mnie. To znaczy nie umiem go obsługiwać tak naprawdę. I dlatego go nie chcę. Dobra. Bankę podnieśmy sobie, zawsze się przyda do czegoś. 300 chyba golda, zawsze coś. Na początek. Skrzydełka powrotu też się przydają. Oj, bym mogło coś wartościowego drobnąć z tego, co potem naprawdę. Bo trochę tu widzę, spadło życie dla mojego bałwana. Efekt. Śmieszne filmy. Dobra. Tutaj idziemy do następnej komnaty. Pewnie będzie to samo. Dźwignia przed, dźwignia po i diabełek. No i co? Jednak nie. Jednak będzie od razu diabełek, którego będziemy musieli przesunąć. Albo zrobiłem się wuj, jednak nie. Dobra, to najpierw starą skrzynię sobie otwórzmy. I co z niej? Pewnie stara skrzynia będzie pusta, albo nie, średni kompletny eliksir. Dobra, przesuwanie dźwigni. No i tutaj mamy te całe moby do wybicia. No to je wybijemy. Dobra, ja to zrobię. Dobra, już po cięciu jesteśmy. No dobra, wybiłem tu wszystkie te moby i nie chcąc podniosłem chyba pociski do katapulty. To je wyrzucę od razu na glebę. Tak. Mają leżeć i nie wstawać za Chiny, chyba że znikną, to będzie fajnie szybciej od razu. Dobra, więc tutaj mamy od razu, tu pójdziemy, o kurwa, to jest ten Mandragory. Dobra, to szybko, szybko, szybko ciśniemy tutaj, żeby tylko jedna strona nas atakowała, żeby nie więcej. Dobra, tam jest zakryta rzeźba, więc ją przesuńmy. Posem Diabła 2x5, oczywiście takie zajebiste rzeczy tutaj w tym nostale się dzieje. Od razu mandra, szybciej niech leci, bo jej nie lubię. Dobra, piracka pieczęć już chyba mam tam ze 100, jak nie więcej. Nie, może przesadzam, może mam ich równo akurat. Tyle co powinienem mieć. A mam ich, zaraz powiem, w tym evencie to mam ich 80, no dobra. W ogóle tak zauważyłem, że żadnej piratki pusty nawet nie mam. Ale nie wiem czemu. Ja bym bardziej, bardzo chciał wyprawić się, udać się na ten rajd.
bo chciałbym bardzo z boksa zdobyć pirata. Puste pudełko mamy. Dlaczego bym chciał pirata? Ponieważ są te darmowe zwoje, którymi... To znaczy nie darmowe zwoje, tylko są ulepszenia za darmo. Pirata i po prostu bardzo bym chciał to ulepszyć, bo dlaczego by nie? Zawsze można coś ulepszyć tymi zwojami. A jak to? Potem trzeba się głowić i kupować jakieś zwoje, które kosztują, nie wiem, bardzo duże. I do tego jest drugie drogie ulepszenie na plus 15, załóżmy plus 14. Tak w ogóle to pozdrawiam Rosika na stole, któremu bardzo szybko się udało wbić SP Pirata na plus 15. No i to wszystko by było. Dobra, kolejny poziom diabła, który tutaj przesuwamy, i to jest przedostatni posąg diabła. No i lubimy teraz te gówno, które wyskoczyło nam tutaj. Jeszcze więcej tego kamień gimny, on zawsze się przyda. No podnieść go, kurde. Ciężko się schylić, naprawdę. Już problemy ze stawami. Załóżmy, że ma 18 lat. Dobra. Ona, młody stalowy chomik. Stalowy chomik są bardzo fajne. Ojej, tylko żeby nie dostać tego, co on robi. Zjem sobie tego. Kurde. Jak się nazywa? Pieczony kurczak. Przekolaski. Dobra, ile do levelu? O, parę. Dobra. Dobra. Tak się zwyczajnie nie zlola, żeby zobaczyć list CS-a, jakie ma się statystyki pod tabem. Oczywiście tego tu nie ma. Inteligencja moja jest powalająca. Dobra, pójdziemy najpierw tutaj, żeby nie iść w tamtej komnacie, w której nic nie ma chyba, albo jest wyjście, albo nic nie ma. I nie wiem, czy tu jest wyjście, czy tam jest wyjście. Dobra, pójdziemy do wszystkich komnat. Dobra, zabijmy to ścierwo. NPC-ka mamy jednego, jest fajnie. 81 pirackich pieczęci, będę liczył. Dobra, tutaj małe cięcie. Dobra, już po cięciu. No i dwa go Indii ostatnie. Cięcie miałem dlatego, że ktoś zadzwonił mi na Skype'ie po prostu i bo zapomniałem dać nie przeszkadzać. Tak jest oczywiście moje szczęście. Po co dać się przeszkadzać, skoro można, nie wiem. O kurde, dobra, tu jest wyjście, no to wtedy wejdziemy. O, który był łyk? Łyk teraz, łyk, łuk. Dobra, weźmiemy środkowe jak zawsze. Okej, okay, bałwanek level 16, level up oczywiście. Dobra, 20 level mamy my. I prawie 6 profesję, no to nie prawie, ale zaraz. Można powiedzieć. No i koniec CP. I dziękujemy, dobranoc. Drzwi zostało otwarte, mission clear. I co tu mamy? NPC-ki i środkowe, i mamy łuk dobry życia. Dobry łuk życia, przepraszam, na 21 poziom. No dobra. No to ja teraz robię małe cięcie i pomyślę, co ja bym chciał dalej zrobić w tym odcinku, ponieważ nie pomyślałem o tym. A tu mamy te polowanie, no to ja tylko jeszcze sobie zobaczę, ile ten odcineczek trwa. I się widzimy za krótki momencik. Dobra, mamy teraz 13 minut materiału, to więc... No, a więc nagramy trochę dłuższy odcineczek, ponieważ wrzuciłem wam tamten 6-minutowy bodajże. No, i teraz wrzucę trochę dłuższy. A więc wampiry kupują jeden... O Jezus, przepraszam, jeszcze jestem zaspany. Niewyspany, to znaczy, można powiedzieć. No i oczywiście jakaś kurwa... To przepraszam za słownictwo. No, zabrała nam jeszcze tutaj nikt, konto nie będzie puszczać. Ja sobie nie będę na to pozwalał. Jezus. Po co bije tego chomika? Nie wiem. Dobra, XP. Joba. O, od razu. 6 joba, tak wbita i pół levelu, no to... Fajnie, oczywiście D, bo S wcisnąłem. Moja logika. No więc udamy się teraz do tego, no to pomyślałem, że będzie trochę więcej tego zabijania. Ale co ja wiem o zabijaniu?
I co wy wiecie o zabijaniu? Tego nie wie nikt. No dobra, udajmy się teraz do Teoma na topa i weźmy od niego jakąś tam broń. Tutaj jakiś ktoś ma szakobrona Navi. Bardzo słodko to wygląda, przynajmniej dla mnie. Ciągnie to swoje działko za sobą. No i zaraz siódma joba. I to jest bardzo fajne, że z misji do 55 levela są bardzo fajne nagrody. No a więc teraz pójdziemy, sprzedamy to wszystko, ten syf, co my tu mamy. Dobra, no a więc ja sprzedam ten syf i się za chwilę widzimy. No dobra, ja już ogarnąłem trochę tutaj ten ekwipuneczek. To znaczy mamy trochę hajsu, tutaj poustawiałam sobie ten, no jeszcze ten tutaj zgarniemy. Tutaj mamy ten sok z lina, tak nie wiem czemu on jest ustawiony, jak nie jest ustawiony. Dobra, mamy 36k golda. No a więc teraz pójdziemy sobie do tego, do bić 21 level i zrobić 21 czasoprzestrzeń. No a więc trzeba dobić na odcinku 21 poziom, a potem po prostu sobie zrobimy to czasoprzestrzeń. Tak w ogóle muszę szybko dropić wełnę, bo chcę szybko zrobić piżamę i pokazać wam, jak się robi piżamę. Pewnie większość z was to wie, ale i tak trzeba zrobić. Dlatego będę bił same rozgniewane owieczki, żeby jak najszybciej dobić level, to znaczy nie dobić level, tylko dropnąć tą wełnę. A one mają 21 level, ja mam 20. Przepraszam, chrypa mnie łapie trochę. Dopajamy, żeby była ta wełna. To chyba potrzeba 50 wełny, dobrze pamiętam. Chyba 50, nie wiem, nie jestem pewny. Niech ten bowanek też coś bije, kurde. Bo widzę, to on za dużo to nie robi. Dobra, weźmiemy sobie. No to zostańcie tylko tutaj do mnie. Albo ja będę z wami na tym level upie 21 i wykonamy to CP jeszcze na tym odcinku. Dobra, mamy już 99% i 44%. Jeszcze podniesiemy tylko ziarno mocy. No i tak, z tyłu owieczek, co tutaj dropnęłem. Dwie wełny, ja pierdolę, naprawdę. Jeszcze 800%. No to muszę jakoś z tym górę wstać, bo naprawdę siedzieć z rana i nagrywać wam filmik. Nie wierzę w to. No dobra, wejdźmy do tego CP, które mieliśmy zrobić. No jestem w tym CP i tak naprawdę nie wiem, co się dzieje. Klik. No klik, klik. No dobra, kliknąłem. Więc start. No i dobra, niech będzie CP. To jest to CP z kowaltami, tak? Na pewno? No nie, to nie to z kowaltami. No to z kowaltami. Nie, nie, nie. Najdłuższe CP. Nie wierzę w to. Dobra. Nagramy to CP i tak, i tak. Nie mam zamiaru tutaj czekać, będę bił wszystkie moby. W dupie to on, czy mnie pozabijają, czy nie. Dobra, bijemy. Słaby górnik Keksi. Albo nie, panowie, ja to wam przyspieszę, panowie i panie, oczywiście. Ja to wam przyspieszę, bo to będzie trochę bezsensowne nagrywanie tego wszystkiego. No więc widzimy się przy końcu CP albo po tym pomieszczeniu. Dobra, mamy minutę do końca i praktycznie puste pole. Mam nadzieję, że jeszcze o właśnie coś się zrespi. Bo leci fajna joba, leci fajnie exp. Dlatego chciałem, żeby coś się zrespiło. Tutaj trzeba klikać, ostro spad się widzę. Mam nadzieję, że tego nie słychać przez tą, nie będzie słychać przez tą minutę, ale dobra, no to może potem myszką poklikam, spróbujecie poklikać przynajmniej górnika mi dajcie, proszę. No dobra, to na, może go trafię, chociaż ok. Dobra, tego, ok. Tego. Dobra, wolę klikać tak dwa razy, spacji będzie słychać trochę na filmiku, ale zawsze coś poklikam, zawsze coś zabiję. Praktycznie nie używałem skilli, może coś tam z 5 razy to użyłem, ale to tak pod koniec już jak widziałem, że no właśnie na skąpę wpadę. No i teraz go nie zauważyłem akurat, bo się skupiłem, żeby mówić do was. Tak to jest, gdy człowiek się nie skupia i traci przyjaciela, można tak powiedzieć. Dobra, tutaj znowu mamy jakiś syf, który i tak wyjął mam. Dobra, no to idziemy, mamy trochę nasionek. Czy tam ziarem, czy tam nie wiem czego, luźwie czego, hehe.
Dobra, i mamy tutaj tych górników i dobra. No więc wybijemy ich i to już będzie koniec odcinka. I koniec CP. To miało być dobre, ale wyszło jak wyszło. Drewno niskiej jakości zawsze się przyda. Wybierzamy, żeby nikogo nie zanadzić, żeby robił nam to drewno w tartaku. No dobra. Bijemy, bijemy tego górnika exby. Exby. Dużo za niego expa leci. Nie wiem, tu ile tam procentów może wleci. No, 40 setów, ale okej. Może nie. Dobra, tutaj sobie klikniemy. Co by sobie tutaj kliknąć? Klikniemy sobie środkowe jak zwykle. Dobra, i co mamy? Kusza bojowa może być. Sprzedamy. No to wywalę. Bo jest bez sensu. To sprzedawać. To tutaj nie kupuję. Chyba, że 7 plus 9. Ktoś chce kupić, no to kupi. Oj, mówię, że to już byłby koniec odcinka. I to będzie koniec odcinka. Jak widzicie, wbiliśmy nową repę, nie nawet nie zauważyłem. 21 level. I 7 profesję. No więc ja się z wami żegnam. Tu wykonuję trochę misji. I nagram znowu coś dla was, ale to już nie będzie dzisiaj, to będzie jutro, bądź pojutrze. No więc ja się z wami żegnam i życzę miłego dzionka. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się wam spodobał, zostawcie lajka i suba. No a więc do zobaczenia w następnym odcinku.